Więc z tych darów w sumie, które otrzymaliśmy od ludzi... Cały wieczór ganialiśmy się, można powiedzieć, z policją. Said! Hello! Zobaczy. Miejsce jest po prostu ohydne. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witamy Was z tej kolejnej naszej cudownej miejscówki, którą w sumie zaraz będziemy opuszczać, ale no, niestety musimy ją Wam pokazać, bo jest po prostu przepiękna. Jest po prostu tak pięknie wszędzie. Słuchajcie, zobaczcie. Zachody słońca, że w ogóle nam się nigdzie nie chce wyjeżdżać. Monika mi zaginęła matki przez chwilę. Chyba potknęła się o mój but. Jeszcze mamy ten trik nieopanowany, takie wiecie, z 360. Tak, no niestety z każdą miejscówką w Maroku się żegnamy z wielkim żalem, bo jest po prostu petarda wszędzie, no. No ale żeby całe to Maroko objechać, no to musimy się trochę przemieszczać, tak. Więc jedziemy dalej. Spędziliśmy tu cudowne dwa dni. Przyszedł do nas w sumie tylko pasterz owiec. Przyniósł nam trochę cukinii, z której Paweł zrobił pyszny obiad. Dokładnie. Siedzimy sobie tak dzisiaj i siedzimy przed vanem, a tutaj przyszedł do nas pasterz, który wypasał tutaj owieczki i przyniósł nam praktycznie cały tutaj pojemnik cukinii, takiej młodej, prosto z pola. Proszę bardzo. O, już pokrojona w plasterki. Tu jeszcze to muszę skroić. Od Abdula mamy marchewki, trzy takie dorodne sztuki. Zostało nam jeszcze trochę ziemniaków, więc z tych darów w sumie, które otrzymaliśmy od ludzi, robię dzisiaj obiad. Będą ziemniaki zasmażane na oleju, do tego później dodam cukinię, marchewkę, cebulę, przyprawę do patatas bravas, paprykową jakąś przyprawę. To wszystko wymieszam i będziemy dzisiaj mieli całkowicie danie warzywne. Trochę mi się ciężko skupić nad tym gotowaniem, bo taki widok za oknem piękny. Ale cóż, van life to nie tylko siedzenie na plaży. Trzeba coś jeść i trzeba też coś porobić. Film mi się tam ładuje dla Was. Powolutku, internet trochę tu słaby, ale 32%, 33. O, właśnie wskoczyło na 33. Także film jeszcze za 3 godzinki i pewnie się załaduje. Zabieram się do gotowania. No i najpierw dodajemy na rozgrzany olej ziemniaki. Tu mamy taką gotową przyprawę do patatas bravas. Jest tutaj pieprz kajen, oregano, sól i wędzona papryczka. Trochę też jest czosnku. Jak Ci, kochanie, smakuje mój obiadek? Mistrzostwo świata po prostu z tych świeżych warzyw, tak to smakuje. Ale chyba też mi się wydaje, wpływ na smak tego obiadu ma również szum oceanu z tyłu. No na pewno. No i tak to właśnie było nasze gotowanie. No a jak już wspomniałam, będziemy teraz odjeżdżać i szukać nowej miejscówki. Słońce chyli się ku zachodowi, ale mam nadzieję, że dojedziemy tam przed zmrokiem. Opuszczaliśmy takie piękne miejsce nad brzegiem oceanu. Myśleliśmy, że podobne znajdziemy gdzieś tutaj w okolicy, ale... Nie udało się. No jak widzicie, miejsce nie jest jakieś bardzo epickie, no ale tak to już jest, jak się szuka miejsca po nocy i jeszcze macie ogon w postaci policji. Zastanawiacie się, czy było tu bezpiecznie? No i tak jak widzieliście, wyjeżdżaliśmy z tej miejscówki ostatniej o zachodzie słońca. Mieliśmy odjechać tylko kilkanaście minut dalej, w równie piękne miejsce. No ale jak tam dojechaliśmy, przyjechała policja,
No i powiedzieli, że nie można nocować. Nie podają tutaj jakichś powodów, mówią tylko, że jest niebezpiecznie. No i kierują na jakieś płatne parkingi albo na kempingi. No nie zamierzaliśmy tam zostać, bo policjant zrobił zdjęcia naszej rejestracji, sprawdził nasze paszporty, zrobił zdjęcia paszportów i tak dalej, więc... No pierwszy raz nam się to zdarzyło. Lepiej było już nie ryzykować. No i odjechaliśmy w sumie sporo dalej. Stanęliśmy sobie, wjechaliśmy na taką ulicę, gdzie promenada, były... Promenada, słuchajcie, biało-niebieskie krawężniki, czyli możemy parkować w tym miejscu. Widzieliśmy dużą ciężarówkę na skraju plaży też zaparkowaną. No i dosłownie już mieliśmy parkować, a tu nagle rozbłysły niebieskie światła. Podjeżdża do nas policjant. Okazało się, że to nasz prześladowca. Czyli ten sam. Oczywiście, co powiedział, że nie możemy tam zostać. No i dalej znowu... Że jest niebezpiecznie, tak. No. No jest niebezpiecznie. Oczywiście tam, gdzie oni kierują, to wydaje mi się, że jest to bardziej niebezpieczne. Tak, ale on jeszcze powiedział, żebyśmy za nim jechali, no bo ja nie wiem, czy oni są tu dogadani z lokalsami, bo tam był taki duża, znaczy była tam taka duża restauracja w tej małej mieścińce z dużym parkingiem i chyba, nie wiem, tam nagabują, żeby tam po prostu jechać, płacić tam za nockę i kontynuować podróż na drugi dzień. Też mi się tak wydaje. No nie nagrywaliśmy tego, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Maroku jest zakazane nagrywanie służb mundurowych, czy to policji, wojska, no tak. Jakiejś tej żandarmerii. Wydaje mi się, że wszędzie chyba, nie? No w Maroku szczególnie, więc no tutaj raczej nie ryzykowaliśmy. Tak. No i wjechaliśmy sobie trochę dalej w ląd, żeby już odjechać od tego oceanu, uciec przed tym policjantem. I wydawało się, że tutaj są takie duże połacie ziemi, gdzie można gdzieś sobie wjechać i zaparkować, ale okazało się, że to jest po prostu kamienna pustynia. Do tego było ciemno, nic nie było widać, ale na szczęście Paweł wypatrzył tutaj meczet. Za tym budyneczkiem wypatrzyłem minaret, wieżę meczetu i tam chcieliśmy na początku zaparkować. No ale niestety pod minaretem jakoś dziwnie się czuliśmy, bo spotkaliśmy tam kilku panów, którzy jakoś tak dziwnie się na nas patrzyli. A więc objechałem tutaj te budynki, które tam widzieliście i przyjechałem właśnie tutaj, gdzie teraz stoimy, ale ci panowie poszli za nami. Więc żeby rozładować atmosferę, po prostu poszłem do nich, ale jak do nich szłem, to widziałem, że oni się bardziej mnie boją niż ja ich. Bo jak podchodziłem już do nich, żeby porozmawiać z nimi, czy możemy tutaj zostać na noc, czy to nie będzie problem, to widziałem, że jeden z panów trzymał za klamkę do furtki, do swojego podwórka. Na tym podwórku jadały psy, więc wydawało mi się, że jakbym ich zaatakował albo coś takiego, no to by otworzył tą furtkę i psy by mnie po prostu zaatakowały. Ale sytuacja się szybko rozładowała, pośmieliśmy się, powiedzieli, że nie ma problemu, że możemy tutaj zostać. No i zostaliśmy. Było cicho, spokojnie. Nasz prześladowca nas już tutaj nie wytropił, bo się tak zbunkrowaliśmy, że w ogóle nas tu nawet z ulicy nie widać. Tak, i to po raz kolejny nam pokazało, że po prostu wydaje nam się czasami, że ludzie się czają, że nam się przyglądają, że chcą zrobić nam coś złego. A nie bierzemy pod uwagę, że oni też mogą czuć się niebezpiecznie, że przyjeżdża ktoś obcy i to jest tak jak, nie wiem, kiedyś na polskiej wsi ktoś przyjeżdża, ludzie są ciekawi, a po co, a co, może ma złe zamiary. Ja sam pamiętam, no, na wakacjach u babci ktoś przyjechał nowy, no to się wylatywało na drogę i się przyglądało, kto to jest. Tak, także ta komunikacja jest po prostu bardzo ważna i czasem wystarczy zamienić kilka słów i... No, i obie strony czują się już bezpiecznie i komfortowo. No, a dziś co? Pędzimy do Safi. Jesteśmy już na miejscu, dojechaliśmy do Safi, no idziemy zwiedzać. A to nasza miejscóweczka. Miasto Safi to ceramiczne zagłębie Maroka. Leży nad brzegiem oceanu i oprócz fortecy Kars al-Bahr posiada przepiękną medynę. My jednak skupiliśmy się na dzielnicy, w której wyrabiane są unikatowe ceramiczne naczynia, znane na całym świecie.
No i słuchajcie, szukaliśmy ceramiki i spotkaliśmy Saida, który mieszkał przez jakiś czas w Anglii, w Leeds. I nas przyprowadził do fabryki, w której pracuje i będziemy tutaj mogli zobaczyć, jak to wszystko powstaje. Tak, to właśnie jest Said. Said! Said! Hello! That's Said. Idziemy zwiedzać, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. So that's the place where you paint everything. It's a green. This is the glazure. Glazure! Okay. This is the glazure. You have decoration before, like this, an example. Now mm-hmm. you go to the glaze. Have like first fire, 1100 degrees. Okay. Now you go to the glaze. Okay. Czy to jest do nadania połysku? Before fire. Aha, last one. Okay, and then after glaze, everything going to the oven. Yes, the second mm-hmm. fire, 1000. But we have different colors. Mm-hmm. Blue, gray. Like that, as we call it the gold color. Mm-hmm. It's yellow after firing. This is from the oven. Yes. No, not yet. Not yet. After your oven, it will be glazed. It will be like this. Oh. All right. So all the colors, mm-hmm. all the colors go out in the oven. Yes, uh-huh. like this. Mmm. Wow. It will be like this. Wow. Unbelievable. To jest bardzo fajne. Teraz trafiliśmy do miejsca, w którym to wszystko jest wyrabiane. Przepięknie. Then he go to drive 25 days, then he go to the first fire, 1100 degrees, the first fire. Then he come outside from the first fire, the biscuits, then he go to decoration, then he go to the glaze, then he go to the second fire, 1000. No więc ten materiał, który jest wydobywany gdzieś 7 km stąd, to się kruszy na takie drobniejsze kawałki. Później to wszystko się moczy w tej kadzi przez kilka dni. No i później się wyrabia, leży sobie tu jeszcze na ziemi. No i później z tej masy wyrabia się te piękne naczynia, tak jak widzieliście przed chwilą. Z czego słynie Safi? Że właśnie ta glina ma dużą zawartość żelaza. Dlatego jest taka pomarańczowa. No i też z tego powodu te naczynia są takie bardzo trwałe. No i produkcja trwa już tutaj od 5000 lat, słuchajcie, także no to jest niesamowite, jak to powstaje. Słuchajcie, jesteśmy teraz w następnym pomieszczeniu. Dobra. I zobaczcie, tu jest cała pracownia w środku. Zobacz, jak tutaj się robi wszystko. Niesamowite. Tutaj jest następne wyrabiane. O, to tutaj są wyrabiane pierwsze te spotki, które widzieliście żółte. Please come here. Proces budowy pieców, technika lepienia i wypalania naczyń nie zmieniła się od czasów średniowiecza. Piece najczęściej opalane są drewnem tamaryszkowym. No tutaj już jesteśmy w takiej galerii sklepiku, gdzie są już końcowe produkty, czyli gotowe miseczki, talerze, tadżiny. No właśnie chyba sobie jeden tadżin wybierzemy.
i tak po zwiedzaniu tej garncarni szliśmy z Saidem tutaj właśnie przez tą Medinę i tak nam się podobało, że zanieśliśmy wszystko do vana, to co kupiliśmy, później wam pokażemy, a teraz sobie chodzimy po Medinie w Saif i jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo nam się podobają tutaj usługi krawieckie, gdzie mężczyźni w takich małych punktach skracają sukienki, spodnie i inne różne rzeczy. Właśnie co ciekawe, że robią to mężczyźni, nie kobiety. No właśnie. No właśnie. Może tutaj powoli emancypacja kobiet wkracza do Maroka. Zaraz pod tymi wszystkimi fabrykami, gdzie są wyrabiane tażiny i inne gliniane naczynia, jest duży targ i można sobie coś kupić. A Monika już widzę, tutaj z kimś rozmawia. Przyszliśmy tutaj z Moniką w poszukiwaniu plaży, ale plaży nie ma. Jest wysoki klif, no, pokryty niestety śmieciami i nie ma nic ciekawego w Safi oprócz tej dzielnicy garncarskiej, Medyny, więc to sobie już obeszliśmy, doświadczyliśmy tutaj wszystkiego. Dokładnie. I jak widzicie tutaj za nami architektonicznie to miasto też jakoś nie powala na kolana. Ale wydaje mi się, że dla samego doświadczenia całego procesu właśnie robienia tych ceramicznych naczyń warto tutaj przyjechać. Bo Safi jest jednym z największych centrów garncarstwa, nie tylko w Maroku, ale także w całej Afryce. Także no, warto przyjechać i mieć naczynia z tego miejsca, które są podobno bardzo trwałe. Fajnie jest mieć coś, co widzieliśmy, jak powstaje. Tak, ręcznie robione. To jest to, co lubimy najbardziej. No więc idziemy do vana i będziemy jechali poszukiwać miejsca na nocleg znowu tak późno. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej niż wczoraj. Monia, no chodź, już nie ociągaj się, idziemy. Ja mam kluczyki. Kluczyki, Pawcio, jak zwykle. A nie, ja jeszcze muszę wszystko zapakować. To pozamykaj tam, zapakuj i jedziemy. Okej. Okay. W żadnym mieście nie widziałem tyle psów. W Safi po prostu są one wszędzie. Widzieliście nad plażą, tutaj na każdej ulicy jest ich naprawdę mnóstwo. Monia, wyszykowałaś się już? Tak, już jestem ready, możemy jechać. Okej. Okay. Monia zawsze się szykuje w ten sposób, że jak mówi, że już jedziemy, to ona się zawsze musi co? Przeprać. No właśnie. Założyłam sweter na lewą stronę. Już jestem gotowa. To lecimy w końcu. Jakieś znalazłem... jakieś miejsce na Google Mapsie. Się okaże, czy tam dojadę, czy nie. Ciemno już jak, nie powiem gdzie. No dobra, to pokluczymy teraz troszkę po osiedlach marokańskich. No i zobaczcie, koniec drogi. Koniec drogi. I chyba tutaj zostaniemy. No tak, bo jest na końcu koniec drogi. A jak jest koniec drogi, to tam Pawcio tylko wytyłuje na wysepkę. Jest prosto, jest widno i jest koniec drogi. To jest najważniejsze, to znaczy, że nic nie będzie tu jeździło. A z lewej strony mamy park. Nic nam więcej nie potrzeba, oprócz jutro błękitnego nieba. Jak wygląda nasza miejscóweczka na dzisiejszą noc? Śpimy na marokańskim osiedlu. Czasami tak bywa, niestety. Po prostu jestem padnięty. Także do jutarka. Witajcie kolejnego dnia. Obudziliśmy się tutaj i po prostu przeżyliśmy szok. Wczoraj, jak widzieliście, jechaliśmy już po ciemku i no, nie byliśmy zbyt wybredni. Stanęliśmy tak, żeby było tylko cicho i spokojnie. Ale miejsce jest po prostu ohydne.
No, ja nie wiem w ogóle, jak ci ludzie tutaj mogą żyć w takim śmietnisku, można powiedzieć. No kurczę, no widzieliśmy tutaj młodego chłopaka, jechał samochodem, otworzył szybę i wyrzucił plastikowy kubek, tak centralnie, bez... A stoi śmietnik tam przecież, tak, są można iść wyrzucić. Są takie ładne niby bloki, mieszkają tutaj ludzie, przyjeżdżają ładnymi samochodami, a po prostu wszystko, całe trawniki, które tutaj otaczają teren, są koszmarne. Nie wiem, jak ludzie mogą żyć w takich warunkach. Nie przywiązują w ogóle do tego wagi. A druga sprawa jeszcze jest taka, że moja Moniczka się pochorowała. No, trochę cierpiałam w nocy, niezbyt dobrze spałam, zaczął męczyć mnie kaszel. Myślę, że chyba po tej łódce, na której byliśmy ostatnio w... Lidia. Jakoś tak. Już się nie męcz. Moja niestety źle się czuje, pokasuje, źle spała. Chyba miała trochę gorączkę, ale mamy czosnek i ziejemy czoskiem teraz. Tak, ja się najadłam, a Paweł też musiał zjeść, żeby mu nie śmierdziało. Dokładnie. Także trzymajcie kciuki. No tak. Co, odjeżdżamy już stąd, bo jest naprawdę tak brzydko, musimy znaleźć sobie coś spokojniejszego, lepszego. Na ten dzisiejszy słoneczny dzień, także fajnie, że byliście z nami, dzięki za wszystkie subskrypcje, kto jeszcze nie subskrybuje, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, dajcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Kilka dni. Trzymajcie się. Hej. Hej.